Wczoraj w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Cieszynie proboszcz parafii odprawił mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Kwiaty pod tablicą pamiątkową ufundowaną w hołdzie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i wszystkim poległym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem złożyli cieszyńscy samorządowcy. Serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli do naszej świątyni na tą wieczorną Eucharystię. Dziś kolejny dzień radości wielkanocnej. I chociaż ten dzień jest pełen smutku, bo dzisiaj pochylamy się nad dwoma wielkimi tajemnicami i naszymi tragediami narodowymi, bo z jednej strony pochylamy się nad mogiłami naszych oficerów zamordowanych w Katyniu, to z drugiej strony pochylamy się nad wielką tragedią, katastrofą smoleńską, gdzie tak samo jak w pierwszym przypadku zbrodni katyńskiej zginęła elita naszego państwa z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, profesorem Lechem Kaczyńskim, jego małżonką Marią, oficerowie, dowódcy wojsk, różnych urzędów, to elita naszego państwa poległa w katastrofie smoleńskiej. I chcę wam powiedzieć, że chociaż stajemy przy pustym grobie w czasie Wielkanocy i pochylamy się nad Chrystusem, którego zamordowano na krzyżu, to wiemy dobrze, że po tym pustym grobie jest też i radość zmartwychwstania. I dzisiaj razem z rodzinami ofiar pochylamy się w smutku, żalu, ale z drugiej strony jesteśmy przekonani, że kiedyś to, co dziś zakryte, będzie nam dane jako coś, co wiedzieć będziemy. I z tym wielkim przekonaniem, modlitwą pocieszenia, a także modlitwą za ojczyznę stajemy dzisiaj przy tym Chrystusowym ołtarzu w naszym kościele. Pamiętajmy o tym, że w tej świątyni znajduje się tablica smoleńska. Mamy okazję, wchodząc przez główne drzwi do kościoła, wspomnieć tych wszystkich, którzy wtedy zginęli, a także ich rodziny i bliskich, a także naszą ojczyznę. I w tym duchu będziemy przeżywać to msze świętą. Witam naszego pana burmistrza, witam przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Starostwa, Rad i Rady Starostwa i Rady naszego miasta. Pozdrawiam Poczet Sztandarowy Solidarności i wszystkich, którzy przybyli na tą uroczystą mszę. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.